Tak, panie dyrektorze, pracuję zdalnie, tak. No, nie opieprzam się, zdalnie pracuję. No, ale wie pan, jak to w domu, żona, dzieci, jeszcze sąsiad remont robi, no. No. Co? Tak, raporty miały być na przedwczoraj. No. No, sam pan mówił, że na przedwczoraj. Kiedy pan tak mówił? No. A, przedwczoraj. Ale ja się źle czułem, gorączkę miałem. No. Ale nie, że wirus, taka bezpieczna gorączka. No. Wczoraj się dobrze czułem, ale teściowa przyjechała, to mi się znowu pogorszyło. No nie wiem czemu, no może dlatego, że nie chciała wyjechać. Ale jak zacząłem kaszleć, to wyjechała. No. Słucham? Alergia bardziej. Nie na co, tylko na kogo. No, dyrektorze, czy jakieś powiedziałem, że nie zrobię? No tak, zaraz siadam siebie. Znaczy już kończę prawie. No, no dyrektorze, no u mnie komputer to podstawa. Tak. Słucham? Excela to mam w jednym palcu. W jednym palcu. Tak, w palcu. Tak, na pewno w palcu. No, pozdrawiam. No tak, już. Tak. Excel, Srexel. Ktoś to czyta w ogóle? Od raportów Excela to mam Karolka, dlatego ja muszę zadania za niego robić. To co tam dzisiaj u Karolka jest do zrobienia? Co my tu mamy? To nie. O, polski, to dam radę. Co my tu mamy? Nakreś sytuację społeczno-gospodarczą opisaną w lalce Bolesława Prusa. Ta se weź i nakreśl. Dobra, poddaję się. Co ja robiłem, kiedy w szkole nie miałem zadania? Dzwoniłem do Elizy Węclich, no. Ona zawsze miała i odpisać dała. No to poszukajmy na grupie młodego jakiejś takiej Elizy. To tu jest, co? Justyna, Beata, no ładne są, to po cholery mają się uczyć. Co to? Jessica, tą to angielski zapytam. O, jest jakaś Eliza Węclich. I zdjęcia nie ma. O, no tak, widać nie urodziwa. Gdyby była urodziwa, to by zdjęcie zamieściła. A że Bozia urody nie dała, to na ekran się nie pchała. Co może robić w wolnym czasie taka dziewczyna o nazwisku Węclich? Uczyć się z pożytkiem dla siebie i innych. No to może zadzwonimy do Elizy. I paluch na kamerę, żeby nie wiedziała, jak się Karolek postarzał. Halo? Siemka, sieciowe spotkanko, dzwonię po zadanko. O, Nowaczyk. No wreszcie się odezwałeś. Nowaczyk, ty przyjmij do wiadomości, że ja cię nie przepuszczę do następnej klasy. Ojciec jest? Nie, tylko ja, Karol jestem, bo ja Karol jestem, syn ojca mego jedynego. Z ojcem to ja sobie też muszę porozmawiać. W końcu mógłby się wybrać na wywiadówkę. O, ojciec jaki zapracowany, tylko te raporty musi robić, nikomu niepotrzebne, ale musi. Co ty gadasz, Nowaczyk? Przecież na wychowawczej mówiłeś, że twój ojciec ma najlepszą pracę, że siedzi w pracy, pije kawę i nic nie robi. No i tak było, dopóki mu Excela nie zainstalowali. Nowaczyk, zabieraj ten paluch z kamery. No już, tylko ten bałagan, tu muszę z biurka posprzątać. No. Gówniarz zawsze to taki bałagan narobi. Jaki gówniarz? No w sumie ja, no już. No co ty taki poubierany? No blisko ekranu siedzę, to się tak jakoś bezpieczniej czuję, no. No to czytaj, Nowaczyk. Ale co? No zadanie, przecież sam się zgłosiłeś, że masz. Ale które? Którekolwiek. Żadnego jeszcze nie oddałeś. A ile ich było, bo nie pamiętam? 6. O, że żgamu, nie da. Gdyby ojciec wiedział, wcześniej to już dawno te raporty miał zrobione. Ty, Nowaczyk, znowu coś paliłeś? No czytaj! Czy ty w ogóle coś pamiętasz? Może o tej lalce, no to tak. Bo Bolesław Prus... Czyli Aleksander Głowacki. Ja przygotowałam o Prusie. Ty jednak gamon jesteś. No to Bolesław Prus nakreślił sytuację społeczno-gospodarczą lalki. Zrobił to pisemnie, tak, żeby każdy mógł przeczytać i sytuację lalki poznać, ale nie wiedział o tym, że lalkę będą musieli poznać też inni, którzy nie chcą poznać, bo gdyby wiedział, to by nie napisał i wtedy by można było spokojnie robić tabelę w Excelu. I to wszystko? Z wyrazami szacunku Nowaczek. Chcesz coś dodać? No nie wiem, no. Może do wiadomości, Zielona Góra dnia. Nowaczyk! Ja jednak muszę ci coś powiedzieć.
Tak, słucham. Przyjmij do wiadomości, że ty nie dostaniesz promocji do następnej klasy. Będziesz siedział! Jesteś nowaczek. Nowaczek, jak tam te raporty? Ale ja nie chcę siedzieć. No widzę, że się zorientowałeś. To tak rób te raporty, żebyś nie musiał siedzieć. Ani ty, ani ja. Możesz mi chociaż powiedzieć, o co chodzi w tym wypracowaniu? Jakie tam są w ogóle cele? Jakie tam są cele? Ciasne i zimne. 10 osób na jedną celę. Ty lepiej dobrze te raporty zrób, bo oni ci się tam do dupy dobiorą. Do dupy? O, no. No i sam przyznajesz, że nie jest najlepsze to twoje wypracowanie. Tato. Nie przeszkadzaj teraz, tatuś jest zajęty. Z kim ty rozmawiasz? No, mój młodszy. Młodszy? Brat młodszy. Bo ja jestem Karol, a to jest Olek, brat Karola. Żaden brat ci w tej celi nie pomoże, Nowaczyk. Nowaczyk, pomijając wszystko, to ty strasznie mało napisałeś. Chciałem więcej. I bardzo dobrze, że chciałeś więcej. To się dobrze składa. Bo akurat Żurkowski się rozchorował, więc zrobisz również raporty za niego. Się dowiedział, że to musi być w Excelu i się gamoń rozchorował. Ja pierdziu, że ja na to nie wpadłem. Nowaczyk, czy ty w ogóle chcesz zdać do następnej klasy? Nowaczyk, czy ty chcesz wylecieć z roboty? Nie. Znaczy tak, znaczy nie i tak, tak, kurwa, nie wiem. No to się doigrałeś. Żegnam, Nowaczyk. Żegnam, Nowaczyk. Tato, kupa! Nawet nie wiesz jaka, synu.